Rosyjski kanibal z Archangielska został skazany. Rosyjski kanibal z Archangielska został skazany na dożywocie, który zabił i zjadł swoich przyjaciół. Dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia to wyrok, jaki usłyszał 51-letni Edward Selezniew, znany jako kanibal z Archangielska. Rosjanin został skazany za okrutne morderstwo trójki znajomych. Zabił ich w trakcie zakrapianej imprezy, porąbał, ugotował i zjadł. Okazuje się, że to nie były jedyne jego ofiary. Jak opisują media, Selezniew był już wcześniej skazany za podwójne morderstwo, jednak zwolniono go z więzienia po odbyciu 13 lat kary. Mordował od dłuższego czasu. 3 morderstwa, za które trafi za kratki do końca życia, popełnił między marcem 2016 roku i marcem 2017. Z ustaleń śledczych wynikało, że 51-latek zabił 3 znajomych mężczyzn, zadając im rany kłute w trakcie snu po wcześniejszym upojeniu ich alkoholem. Za każdym razem rozczłonkowywał ciała ofiar, rąbiąc je siekierą i tnąc nożem. Częściowo je zjadał, część przechowywał w plastikowych torebkach, inne wyrzucał do zbiorników wodnych w okolicy miasta Archangielsk. Rodzinie ofiary sprzedał historyjkę. Podejrzenie padło na niego dopiero przy trzecim morderstwie, gdy wprowadził się do mieszkania swojej ofiary. Rodzinie zjedzonego mężczyzny powiedział, że ten wyjechał do innego miasta w poszukiwaniu pracy. Początkowo takie tłumaczenie było wiarygodne, przedstawił je także policji, która rozpoczęła dochodzenie w sprawie zaginięcia. Kiedy w końcu odkryto ciała, ich rozczłonkowanie i stan rozkładu nie pozwalały na identyfikację. Kanibal z Archangielska został skazany już wcześniej, jednak jego prawnicy odwołali się od wyroku dożywocia wydanego przez sąd niższej instancji. Teraz sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy, podtrzymując karę dożywocia. W pełni poczytalny. W trakcie procesu sądowi psychiatrzy ocenili Selezniewa za w pełni poczytalnego i odpowiedzialnego za okrutne zbrodnie. Wyszło też na jaw, że żywił się on także gotowanymi kotami, psami i ptakami, znalezionymi na ulicach. Kodeks karny w Rosji nie obejmuje kanibalizmu, więc oskarżony był sądzony za morderstwo i bezczeszczenie zwłok ofiar.